Zenek Martyniuk przez długi czas milczał, w końcu jednak zdecydował się zabrać głos i wprost wyjawić, że wszyscy byli w ogromnym błędzie. Czegoś takiego fani się nie spodziewali, chodzi o znaną wokalistkę. Zenek Martyniuk, podobnie zresztą jak zdecydowana większość artystów scenicznych, musiał zwolnić zawodowe tempo i odłożyć na później koncerty oraz medialne wydarzenia. Mimo to w sieci regularnie pojawiały się doniesienia o jego planach. A ostatnio dyskusji w tym temacie pojawiło się jeszcze więcej. Wszystko przez zachowanie Edyty Górniak. Pudelek przypomina, że w czasie koncertu Króla Disco Polo na wakacyjnej trasie dwójki, ku zaskoczeniu wszystkich, na scenie u jego boku nagle pojawiła się pełna energii Edyta Górniak. To sprawiło, że sieć momentalnie zalały spekulacje o rzekomej współpracy Martyniuka i Górniak. Fani zastanawiali się, czy ta dwójka niebawem zaśpiewa razem na scenie. Podekscytowanie sympatyków stale rosło, a nawet zdawało się, że ci są wręcz przekonani o duecie, choć żadna ze stron nie zabrała w tej sprawie głosu. W końcu to lider Akcentu postanowił przerwać milczenie i w rozmowie z Plotkiem wyznał, że on o niczym nie wie, ja o niczym nie wiem. Nie planuję żadnego projektu z Edytą Górniak. Jestem zaskoczony pytaniem o naszą współpracę, przyznał w wywiadzie dla tabloidu. Jak przytacza Pudelek, tego samego zdania jest osoba z bliskiego otoczenia artystki, która w rozmowie z tym samym serwisem przyznała, że dotychczas nie pojawiły się żadne rozmowy o rzekomej współpracy. Edyta i Zenek nigdy nie planowali nagrać wspólnej piosenki. Plotka została wykreowana przez fanów obu stron, którym bardzo spodobał się ich taniec podczas koncertu w TVP2. To był spontaniczny ruch Edyty, który przypadł widzom do gustu. Oboje bardzo się szanują, ale przede wszystkim tworzą inną muzykę, przyznała w rozmowie z Plotkiem, cytowana przez Pudelka, osoba bliska Edycie Górniak.